personal. Jesus. Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Assassin's Creed. Syndicate? To dziewczę przyurocze się o Nigella cały czas upomina, więc od tego chyba sobie zaczniemy. Nieprawdaż, nagrody nie są jakieś wyjątkowo duże, ale dlaczego by nie? Nigel went out drinking with a gang last night. They ran up against some Templars and killed one. But Nigel was too sozzled to get away. Knew the constables have him up for murder. Ooh. Dobra, pomówmy z Nigelem. Najlepiej na zewnątrz. Zerknij. Och, 1100. Kawał drogi stąd. Damy radę tam zeskoczyć. Okej. O kurde. Nawet się ten... Nawet ją cofnęło trochę. No więc jest kilka sposobów, żeby na miejsce dotrzeć szybciej. Oczywiście te sposoby wykorzystam i spotkamy się na miejscu. Do zobaczenia. Zobaczymy, co tam Nigel nabroił. W zasadzie to chyba wiemy, co nabroił. Jesteśmy w dzielnicy, która nazywa się Strand. Tutaj jest Scotland Yard i zastanawiam się, czy właśnie do Scotland Yardu czasami nie idziemy. Zastanawialiście się, że kiedyś czemu Scotland Yard to jest Scotland Yard? Szkocki... Yard? To nie wiem, szkockie podwórko czy coś? A no to wynika z tego, że kiedy Wielka Brytania, kiedy Anglia jeszcze nie była zjednoczona z Anglią, to właśnie w tym rejonie stał pałac, w którym rezydowali szkoccy dyplomaci, monarchowie i tak dalej, i tak dalej. I stąd szkockie. Potem to zostało zbudowane tutaj, zbudowano szereg... Znaczy, zostało zburzone i zbudowano szereg budynków rządowych i rezydowały tu siły policyjne. No i tak pozostało Scotland Yard. To było też rozumiane jako tylne wejście i... jako że nie chciano, żeby policja musiała mówić, ej, jesteś aresztowany, zaprowadzę cię do Scotland Yardu, to dorzucono tam nazwę Great Scotland Yard, czyli Wielki Scotland Yard. O tak, z ciekawostek. Dobra, zobaczymy, tego gościa tu aresztowali. Trochę mi się kamera chyba obniżyła, tak będzie lepiej. Znaczy, podniosła. This is going to go bad for you. Confess, and you'll save us all some grief. Oh, I didn't do nothing. So help me, Bob. Nie by nic nie zrobił, ale Templar już padł trupem, nie? Miss Evie, we kept buying drinks. The next thing I know, they say I burnt someone. Oh, Nigel, I had one too many and lost all my things. There must be scatters all about. Oh, and there's a knife out there too. Could you get him before the Rosses do? Yeah! Shut up! No dobra. Stop in the way! Shit. Przepraszam, no kurde, zobaczyłem gościa. Spanikowałem i go ogłuszyłem. No dlaczego go nie zabiłem, nie? Ale widzę, że to jest właściwie takie zlecenie, ogłuszyć policjantów czterech. To spisałem się na medal. Szybko się podjąłem wykonania tego zadania. Dobra, oni są gdzieś tu. 100 metrów. Trzeba będzie uważać, żeby nie zahaczyć o tereny templariuszy. Tu na razie nie czyściłem tego rejonu, bo to są zadania znacznie wyższe niż mój poziom by pozwalał. A w tym tłumie nie powinno być problemów.
don't struggle. Something is going on. Tylko przejdzie ze mną kawałek. No. Państwo przeproszą, ja tutaj chciałbym porozmawiać. Swoją drogą bardzo ciekawa mechanika się tu pojawiła, że można ogłuszyć policjantów i dzięki temu tłum, który kontrolują, się przesuwa. To nie wiem, czy to była kwestia tylko i wyłącznie jednego zadania, ale miałem tak. Jeszcze przy okazji go obrobiłem, no. No dobra, tam mamy kolejne dowody. Myślę, że po drodze jeszcze spotkamy jakichś policjantów, których można by ewentualnie ogłuszyć, nieprawdaż? Można narzekać na asasyna, że jest powtarzalny i tak dalej, że ma ta mechanika jest cały czas ta sama, ale... Czasami niektóre zadania właściwie mają taki potencjał, że mogłyby być kolejną grą. Śledztwa jakieś i tak dalej. No, mechanika jest na tyle fajnie rozbudowana, że pan się prześpi. Proszę nie zwracać uwagi, pan... Nie, nie, nic się nie stało, naprawdę. Nic złego się nie stało nikomu. Wszystko jest dobrze. To jest ten templariusz. Głupia sprawa, bo o ile na takich złych to można szybko zareagować, o tyle policji trudno ich ogłuszyć, nie? No to dobra, tu jest nóż. Pytanie, ten nóż jest gdzieś za ścianą. Zobaczymy, w którą stronę ten policjant się obróci. Tutaj niedobrze. Bardzo mnie to martwi. Okej, okay, jednego policjanta mniej. Don't let her get away. Oh shit. I'll get you. Przesadziłem. Ivy, ja zawsze wiem, ona jest bardzo cicha. I rzadko kto się może usłyszeć, ale czasami przesadzam. Czasami daję sobie na luz i podchodzę bardzo, bardzo blisko. Potem ponoszę konsekwencje tego. Bo ktoś ją jednak usłyszy gdzieś tam. Spokojnie. To mi się też podoba w Asasynach, że niewiele jest takich błędów, których nie można naprawić. Szkoda, że nie można ogłuszyć z powietrza, nie? Ogłuszanie z dużej wysokości mocno by nam ułatwiło sprawę. Dobrze, że nie trzeba na czas takich zadań robić. Strasznie nie lubi się spieszyć. Pewnie, żeście zwrócili uwagę, jestem dosyć powolny, a to dlatego, że lubię sobie na spokojnie pomyśleć, przeanalizować. Dopiero potem wchodzić do akcji, jak już mam stuprocentową pewność, że nic mi nie grozi, że mogę to zrobić na spokojnie i po cichu. No, zdecydowanie jest to zadanie dla Ivy. Jest od Jacoba, znaczy znacznie lepiej od Jacoba radzi sobie z ogłuszaniem. Z tej odległości to pan mnie raczej nie zobaczy. Został mi jeszcze tutaj jeden obszar. I zdaje się, że tylko jeden pan policjant. A nie, przepraszam. Nie przyjrzałem się tu dokładnie. Plamy krwi, ślady i tak dalej. Myślę, że
Można by było ogłuszyć tego gościa. To nam zapewni chwilę spokoju tutaj. Okej. Ten jegomość też tu jakieś zagrożenie stanowił. Niewielkie, ale... Ale jednak... Zniszczymy te dowody. Ciekawe, czy wypuszczą Nigela w związku z tym. Od razu. Ukryj zwłoki. No to dobrze, że sobie z tymi policjantami tak sprawnie poradziłem. Tutaj mamy coś ciekawego. To, żeby... Troszkę chyba daleko. Gdzie to jest? A, tutaj. Okej. Tam jest chyba jeden policjant już tylko. No dobrze, że ich ogłuszyłem tak dużo. Będę mógł spokojnie te zwłoki przenieść gdzieś. Teraz ostrożnie, żeby tego nie pokpić. Poczekamy, zobaczymy, gdzie on się przemieści. No proszę bardzo. Szybciej, Evie, szybciej. Dobrze. Dobrze, mój drogi panie. Odpocznij sobie na chwilę. A my zabierzemy tutaj. Jest kilka miejsc, w których mogę te zwłoki ukryć. Pana... Co za tłum. Myślę, że... Ach, to by było najszybciej, gdyby nie fakt, że są tu ściany. Tu jest coś ciekawego. Dobra, to może być najłatwiejsze, chociaż ci ludzie tu stoją. Na szczęście nie zablokowali przejścia. Ups. Okej. Pomów nad inspektorem. Elegancko. Nie ma ciała, nie ma dowodów. Nie było zbrodni, na to wygląda. Dobrze kombinuję? Myślę, że bardzo dobrze. O, źle się ułożyłem. Cholera, jasno. Plecy mnie bolą. Gdzież pan, panie? Nad inspektorze się chowa, co? No, on chyba pilnuje tego wozu. Okazji, skoro już tu jesteśmy, zbierzemy sobie butelkę. To jest też fragment jakiegoś zbierackiego zadania. Ja sobie te rzeczy odnajduję. Gdzieś chyba na dole, co? To może później. Chyba nie był Scotland Yard. Przepraszam bardzo. Nie, to jest po prostu misja śledztwa, tak. Evidence are you holding this man? Why on Sergeant? I believe at a minimum you need a body. We can't find a thing, Inspector. You botched another one, Sergeant. No proszę. No proszę. No dobra, to poszukajmy sobie teraz kolejnego zadania. Oho, powoli zbliżamy się do zadania Jacoba, do głównego zadania Jacoba, ale po drodze mamy tu jakiś teren do przejęcia. Pomyślałem, że czemu by nie? Czemu by nie zahaczyć o ten teren i go nie przejąć w waszym towarzystwie? Często wam odbieram możliwość obejrzenia tych rzeczy, a to dlatego, że te zadania nie są jakoś wyjątkowo odkrywcze, ale czasami bywa ciekawie. Chciałem się wspiąć na ten budynek po drugiej stronie i byłoby to dobre oczywiście. Tylko, że ta pani snajper się tu ustawiła i się, kurczę, ruszyć nie chce, no.
ready, Pegasus? I'm not going up there. To trudno się mówi, nieprawdaż? O, wkraczam na trudny obszar. Aż mi się zaleca. No teraz sobie postanowiła pójść. Ale już skoro tu jesteśmy, zobaczcie, jaki szlachetny kubraczek można by sobie tutaj ubrać. Ekwipunek. Stroje, bo nie tylko Eevee dostała nowy ciuch, ale także dostał go Jacob. Więc stwórzmy sobie to. Morski jedwab jest nam potrzebny. Nic z tego. Nic z tego, nic z tego. Trudno się mówi. Morski jedwab. To jest jedna z rzeczy, którą trzeba znaleźć gdzieś na mapie, więc... Dobra. Widzę, że to zadanie jest jednym z tych, które sobie na pewno musimy odpuścić. To jest... Znaczy, nie musimy, ale nie lubię tych zadań. Bo to trzeba gościa porwać, wyprowadzić stąd, porwać dyliżans, potem powalczyć z ludźmi na tym dyliżansie i doprowadzić cel na miejsce. To jest takie strasznie upierdliwe, strasznie długie. To trochę tak jak rozbrajanie min w Mad Maxie. Więc te zadania już tak robię. Można napaść na pociąg, gdyby ktoś chciał. Ale nie chcemy. Nasze zadanie główne natomiast znajduje się tutaj. Dobrze, to sobie tam za chwilkę podejdę. A wiecie co? No nie można się tak poddawać szybko. Piernicze. Spróbujemy to zrobić. Ostatecznie, jak się nie uda, jak będzie za trudno, to ucieknę sobie. Ale jeżeli chodzi o Eevee, to można ją wyekwipować już w tą nową rzecz, nowy strój. I on się znajduje tu. Taki mamy kolor, można by to ewentualnie ulepszyć. Za grube pieniądze, no ale co mamy robić tam? Doskonale. Teraz zobaczę, czy kolory są jakieś inne możliwe, bo... Ten jest taki niespecjalnie ładny, jak gdzieś szukam tych czerwieni i czerni nieustannie. Ale dobrze, no zostaniemy przy tym białym, fioletowym. Wygląda całkiem znośnie. Mogę więcej rzeczy teraz przynosić, ale to musiałbym się chyba najpierw... To chyba pociąg tam jeździ z zadaniem dla Jacoba. No dobra, oznaczmy sobie tutaj moje cele. Muszę chyba odznaczyć ten... Jest kolejny powód, żeby oczyścić ten teren tutaj. Bo mi będą... być może będą musiał gdzieś tutaj biec tędy i... Cholera, ktoś mnie zauważył. I cel postanowił uciec. Szybciej, szybciej, zanim strzelą. Można go oczywiście załatwić na kilka sposobów. Można go też zabić ostatecznie, zanieść panu policjantowi. W ten sposób. Przyjrzyjmy się, co on tutaj wyprawia. Ostro panikuje, to jest pewne. Tak jakby wiedział, gdzie jestem. Gdzieś ty pobój, ty, drogi panie. Muszę uważać tutaj, żeby się nie nadziać. Ja najchętniej ich... Teraz na razie dobrą robotę mi tu zrobił. Muszę go wyprzedzić, cholera. Dobrze by go było tu uprowadzić teraz. I win this time.
Oś, puść, puść tu dziewczynę. O! Boże, Ivy, no nie. Zobaczmy, dokąd ta babka. No kurde, zamiast zeskoczyć w dół, to się próbowała złapać wszystkich możliwych tych. Bardzo dobrze, że tutaj biegnie do nas ta miła pani. Hey! Let go of me! You of the police? Quiet now. No need to make such a fuss, Miss Abramson. Let me go. We were perfectly fine until you came along. I win this time. Let's do this the easy. Oh, piss off, would you? Not this time. Okay. Let me out of here! No i to jest powód, dla którego ja nie cierpię tych zadań, bo teraz będzie pościg i pogoń. Przez ulicę Londynu na tych cholernych powozach. Okej, dobrze, ty walcz kolego, a ja spadam. Oczywiście to nie będzie takie proste. Trzeba tych drabów oż ty. To załatwiło sprawę na szczęście. I tak wyglądają te łowy na zbirów. Strasznie jest to nużąca czynność, ale raz można sobie zrobić od czasu do czasu. Tym bardziej, żeśmy przejęli niezły kawał terenu i w tym rejonie będzie zaraz Jacob operował, wykonując zadanie. Wydaje mi się, że w tym, tak. Cokolwiek tu jest do zrobienia, to ale jest chyba jakiś powóz, który krąży dookoła. Więc będziemy mieli spokój. Mhm. Nikt nam się nie będzie naprzykrzał z czerwonych. No i dobrze. Taki to oto uroczy strój naszej Ivy. Oznaczmy sobie to miejsce. I wyślijmy Jacoba. Na miejsce. Będę musiał tu powozem się przejechać. Strasznie mało miejsca jest na te powozy i to... Wszystkim tak rzuca strasznie podczas tego pościgu. No, prawie żeśmy się... Spróbujemy tam wskoczyć sobie za chwilę. Come on. O! No nie do wiary. Dobra. Dobiegliśmy. A, to ta miła pani. Mr. Fry. I told you to make an appointment. My schedule was open. You're fortunate I like you. Internal combustion engines. Eight small syllables that mean a great deal of money. The engines will be delivered to Milner by train. Secure them for me, and he will be... devastated. I'll need a second train to pull this off. And I think I know just the man. So we have a deal, Mr. Fry?
You're fortunate I like you, Miss Attaway. No dobrze. 100 metrów. Zaraz, 100 metrów. Ale tutaj jest coś, co mnie zawsze interesuje. Nie panowie. No nie, policja. Kurde, policja, muszę przekupić tą policję. Zajmują mi tam, zwracają uwagę na takie rzeczy. A mogliby tego nie robić. Tak czy inaczej, tam różne opowieści sobie zebrałem ze ściany. Czyżby tu jakaś skrzynia na nas czekała? Tak jest. No i wybaczą. To już jest moje. A dokąd to zmierzamy? A, silniki spalinowe. Czy mój cel się oddala ode mnie? Nie, chyba nie. Byłem pewny, że będę musiał wrócić do swojego pociągu, żeby tam zgarnąć pomoc. Dobra, tam te 200 metrów. To sobie pokonam, a ja po drodze oczywiście nie mógłbym być sobą. O, się trochę przesadziłem. Muszę posprawdzać te skrzynki tutaj. A gdzież ty jesteś, droga skrzynko? Już pode mną? Pod ziemią gdzieś. No nic, posprawdzamy to. Okazuje się, że to, co mamy tutaj, to jest to licha ciężkiego konwój policyjny, który do Diaska składa się... Oho! Dobra, z czerwonymi się pobili. Spróbujmy wykorzystać ten moment. Shit. Zwrócili uwagę niestety. Jeszcze mnie ktoś tu widzi? No to wygląda, cholera. Nie chcemy się bić z tymi policjantami, no gdzież? Gdzież i po co? Jakby ich tutaj... Zatrzymali się już, to już jest dobra rzecz. Gdybym też mógł ich pozabijać, ale nie chcę ich też zabijać, to... Jednego mamy. Strasznie to kłopotliwe. Nie spadaj z dachu. Dobra, nic mu nie będzie. Tam ostro walczą, na tego Neda polują. O cholera. Uciekają. No, może stracą na prędkości za chwilę. Don't do anything you'll regret.
Przepraszam bardzo. Żeby tylko ta policja nie zwróciła na mnie uwagi. Trochę zwracają. Spokojnie, spokojnie. Okej. Uff. Dziwne zadanie, jeśli mam być szczery. So, what do you want, Fry? What makes you so sure I want something? Perhaps I saved you out of the kindness of my own heart. Come on, let me tell you about the job. Milner's pulling a lot of cargo there. Just be sure to make the transfer. Give him hell. We don't have all day. Get cracking! No to jedziemy. Jedziemy pociągiem, by uprowadzić inny pociąg. No szpij go tym nożem. Można i tak. Chciałem dyskretnie to porobić, ale to nie jest niestety easy. Mi się podoba ten brutalny styl walki jest. Tak, nie to? Tu można odłączyć wagon tak po prostu? Spróbujmy to odłączyć. Wyraźnie nie jest to odpowiedni wagon. Licha, gdzie jest Ned? Internal combustion engine. The end of horse-drawn transport. It's like gazing into the future. What is the going rate for the future, do you think? We're not selling them. You're giving them to your contact? You'd be paid all the same. Who is this Pearl, anyway? How long have you been working with her? She's a business partner. That's all you need to know. To załatwione. Po części. Nie bardzo wiem, o co chodziło z tym odłączaniem wagonu ze wsparciem, bo w zasadzie mieliśmy trzy ładunki i dopiero za tym trzecim, ostatnim ładunkiem mogłem coś odłączyć, bo w innym wypadku chyba, żebym wskoczył od środka i odłączył tych z tyłu.
Może miałoby więcej sensu. No ale zacząłem od tyłu i posuwałem się do przodu. No to co? Szukamy dalszej przygody? Pewnie, że tak. No to dokąd zmierza ta piękna maszyna? James, I hope I didn't make it too la-di-da. Slap some gold leaf here and there. I gave the wood a splash of shellac. Upholstered the lot. And how do you like the lampshades? No, pociąg coraz piękniejszy, to faktycznie. Wygląda to, żeśmy zamknęli piątą sekcję. Sekwencję w zasadzie. I należałoby sięgnąć po następne. No nie mówcie mi, że znowu są jakieś zadania związane z Nigelem. Wow. No to ci poważna sprawa, ale może... Może po kolei. Zobaczmy, tu jeszcze Green ma coś dla nas. Mnóstwo zadań. Czy coś w kwestii ekwipunku? Zaczynam być bogaty, a jak jestem bogaty, to chcę być jeszcze bogatszy. W związku z tym będziemy sobie inwestować w aferzystę. I w herbatkę, która... jeszcze mnie nie stać. Nie są wielkie skoki dochodów, ale one się nakładają z sobą i... Dobra, Green ma dla nas robotę. W porządku. A, sejfu nie opróżniłem jeszcze. A jak opróżnię... A chyba opróżniłem jednakowoż. A nie mogę. Myślałem, że mogę. Zaraz zerknijmy. Jeszcze coś nam tu zostało z zadań? A jeszcze coś dla Jacoba. Przetrwają najsilniejsi. A po drodze mnóstwo ciekawostek. Macie ochotę na coś z tych rzeczy? Może skarbiec, roga? Czy wolelibyście raczej fabularnie zmierzać do przodu? Może i fabularnie, ale też nie można olewać się towarzyszy, więc zadanie Henry'ego Greena gdzieś po drodze zrobimy. I to chyba w następnej kolejności. Miss Fry, I brought some books. I hope I'm not intruding by being here. Quite the contrary. It's nice to have the company. A herbarium? Are you collecting flowers for someone? Only myself. I'm told it's something of a British pastime. Did you know, they all have symbolic meanings? I had heard something of the sort. Of course you have. Unfortunately, I have no time to fill the book. I could collect some samples, if you would accept my help. I would appreciate that. Thank you, Miss Fry. Czyżby nam się jakiś romans szykował tutaj? Którego fanem nie zostanę? Jest to. Tutaj też jakieś zadania. Straszliwie tego dużo. Dobrze, zerknijmy na mapę. Dokąd to... A nie, to była tylko taka ogólna informacja na temat tego, że dla Greena można by kwiatki pozbierać. W porządku. Zatem przetrwają najsilniejsi. Jest kolejne interesujące zadanie fabularne. No i wybierzmy się tam. Wybierzmy się tam natychmiast. W drodze do zadania Jacoba napotkałem kolejny teren nędzników i pomyślałem, że zaproszę was do tej krótkiej przygody. To jest teren, który jest znacznie wyższy poziomowo niż ja, więc będzie dosyć ciężko. Tak przynajmniej jest w teorii. Może wykorzystajmy okazję, że ci się tutaj biją. Bardzo miło z twojej strony, młody człowieku, że mi tu pomogłeś. Ale przede wszystkim musimy załatwić zwiadowców, żeby nie wezwali pomocy. Tutaj mam jakiś skarb. Bardzo ładnie. Ze strony tego skarbu. Okej.
Ten zwiadowca powinien być łatwy tutaj do złapania. Okej, nie podchodźmy. Tam się robi niebezpiecznie. Mamy dodatkowe misje tutaj. Czyli przede wszystkim zwiadowcy, żeby wsparcia nie wezwali. I drugie to zabić skrycie przywódcę. Gdzie jest ostatni zwiadowca? Mamy dwóch snajperów, to widzę. Aha! Dobra, zwiadowcy już nie będą stanowili problemu. Teraz... To może być ciężka sprawa. Znaczy, wszystko da się zrobić. Spróbujemy użyć strzałek, bo tu jest palenisko na dole. Stamtąd mógłbym już chyba zeskoczyć na nią, ale potem miałbym problem. Tu na pewno jak zaskoczę, to się źle skończy. Boję się, że jak tego tutaj zatruję gazem, to on się tam... to on mi zabije tego mojego. Byłoby bardzo niefajne, nie? Bo ja go muszę zabić skrycie. Shit. Nie to. Absolutnie nie to. Możemy sobie też wziąć ten granat, ale... Dobra, niech będą noże. I niech będzie bomba dymna.